Siemano wam wszystkim z tej strony, Tuzmen jest ze mną, Rashibo. Siemano. I kontynuujemy naszą rozwałkę. W Warhammerze 40 tysięcy, numerze 2. War 2, tak. Tak, zaczynamy następną misję, za którą dostaniemy granaty oślepiające, więc super. Znaczy takie tam super granaty. Nie, i będziemy walczyć z nową rasą już, która jest dosyć mocna niestety. Oni mają mocne te czołgi niestety bojowe i jak będą tak, te i czołgi... Mag ogólnie. Tam magów też nie boję, te czołgi bojowe to ci powiem potrafiły jak na solo grałem cały team mi wyciąć. No, tak? No a my mamy tego granat. Znaczy ja mam te ładunki wybuchowe do burzenia domów, także... No, masz jeszcze granaty, ja mam też granaty. Także... O, cutscenka. O, te cutscenki są bardzo też, fajne, nie? Bo patrz, niby ta sama grafika co jest używana w grze, nie? Ale dodaje jednak ten deszcz i te detale dodają takiego smaku, nie? No. Chociaż tak nic nie pobije mojego szoku, jeżeli chodzi o pokazówki z Warcrafta 3. Tak. To jest po prostu przemieszczenie. Dobra, mamy deploy. Tak? U mnie jeszcze nie przeleciał. O, nie, leci. Nie, bo leci dopiero. Dobra. Commander, our scanners placed the warp spider in the position marked on your map. Już tutaj mamy zadymę? Dobra, idziemy przejąć chyba punkt, co? A nie lepiej tą rafinerię? Tu mamy rafinerię, ale tu po prawej mamy ten drugi, ten, którego ostatnio nie daliśmy rady przejąć. Ja myślę, że przejmiemy ten po prawej, co ty myślisz? No ten, tak, tą rafinerię w sensie. No. Tam miałem na myśli mówiąc rafinerię. Dobra. No bo na obrazku wygląda jak rafineria, nie? Ja bym ci bardziej powiedział, że jak... rozwal wieże. Dobra, już tam podchodzę. Ja myślałem, granat. Że granat rzucisz. No tak, tylko musiał podejść, nie? Dobra. Doskonały pancerz szturmowy. No ty masz dobrze, że tam się w sumie wbijasz w nich od razu. A wiesz, że my tą stronę chyba nie przejdziemy? Damy radę. Chyba ty będziesz musiał się tam bouncnąć. O nie, telefon mnie dzwoni niedobrze. Spróbujmy go zagłuszyć jakoś. Słyszałem właśnie, nie, spokojnie no. No i w poprzednim odcinku się zdarzyło kichnięcie, no i co? Tak. Ale ja nie lubię po prostu, bardzo nie lubię. No ja też nie lubię, no ale co czasem poradzić. Patrz, nie, normalnie możemy wejść do wody. Tak? A to dobrze. Nas woda nie parzy. Nie zabija, to nie GTA. Dobra, poczekaj, to ja ci tam w pierwsze granaty wrzucę. No ja tam im nalogę. Na tą ścianę. No to jest ta ściana i to są ci goście. O, oddział snajperski. No weź ich pozdejmuj, co? No staram się właśnie. Już tam granat leci. Do tych już. Dobra, to jest drugi oddział. No, wrzuć ten granat mały. Dobra, i leci drugi granat. Bum, poszło. No i ładnie, już przeczyszczone. No. Już się zabieram za przyjmowanie punktu. Także będzie wszystko ładnie, zaraz pięknie. No, bardzo dobrze, bardzo szybko, ładnie. Zgrabnie idzie przede wszystkim. Tak. Dobra, tutaj zboostować się. Ojej. Nie ma takiego bicia. I zobaczmy, co on nam da w ogóle. Wieżyczkę. O, to bardzo fajnie. Czyja jest wieżyczka? Moja czy twoja? To jest jako atrybut, który będziemy używać mogli jak granaty. Aha, a no fakt. A to będzie bardzo przydatna rzecz. Bardzo, bardzo. Przydałoby się coś, co by nam właśnie dało więcej tych generatorów. Tak. A nie wiem, czy jest taki upgrade w ogóle w tej grze. Jest chyba, wiesz? Tak, no to będziemy musieli go sobie szybko zautomatyzowane kuźnie. Ty, tu są jeszcze dwie skrzynki, które by się przydało otworzyć. To otwieraj. No, tylko się muszę kawałek cofnąć po nie. A no patrz sam. Dobra. Ja już tutaj wezmę teraz. Bo ja się z granatów wypstrykałem po prostu i... Tak, idziemy teraz może na lewo po przejąć te podstawowe punkty. No dobra, a one coś nam dają do skuteczności, czy nie? Tego, zwiększają nam doświadczenie, które zdobędziemy, to po pierwsze. Tak? Tak. Ej, wskocz tam tymi swoimi do góry może. Właśnie chcę. Dobra, to ja tym dwóm załaduję tu w plecy z tych... O Jezu, biedni. Biedni oni są. Wiesz, że tu jest oddział snajperski już, nie? Dobra, no to już idę po niego.
A tam. Długo nie pożył. Bo Cypher niestety na wojnie ma to przerąbane, że albo żyje długo, albo nie żyje prawie wcale, nie? Uczynam się, jak snajpera wyhaczysz na polu bitwy, to priorytet, nie? Zawsze. Czy to w BF-ie, czy w jakiej innej grze. No, to fakt. No, aha, to są do walki wręcz, goście. Wow, też mają takich tych jumperów. Sorry. Spoko, spoko. A, bo tu jest jeszcze wieża. Ojejku, to jest dużo tego. Jakbyś tych mele mógł wziąć z moich plesów. Wiesz, nam się ucieszył. To że oni uciekają. Tak? No. No i jedni tam przed chwilą stali i tu hardo do mnie gnietli. O, ładny. Ulululululululul. Dobra, to trzeba wyburzyć tą wieżę. O! A Vitus stracił jednego. Więc podejdę tak. Zaraz. Do tego dosyć pointa. Okej, mamy jedną paszkę, granat dostałem. A Vitus, ruszcie. Ty, zbugował mi się oddział. Uuu, granat. Odsuń się. Dobra. Ej, no zbugował mi się oddział, serio. Czaisz? Spoko, ja tu ogarniam. Nie, to nie jest spoko, bo mam jeden oddział wyłączony z walki. Znaczy nie jest zbyt dobrze. No, mam jeden oddział wyłączony z walki, bo mi się zbugował drop pod. Mi po prostu zdropował chyba w teksturę i nie mogę go ruszyć. To nie dobrze. No i to ten mocny, nie? Szturmowy. Damy radę. Gruszcie. Dobra, nie mam jednego działu, mam tylko Tarusa. Ale spokojnie, Tarus też jest mocnym składem, damy radę. O, karabin plazmowy. O! To jest chyba na tego, na Tarusa. Dobra, wiesz co, zbombarduje się laserowym ostrzałem, najwyżej coś mi tam się stanie. A ty padłeś? No nie padłem właśnie, no właśnie nie mogę tam nic ruszyć go. Nie, także nie wiem, czy to jest... A wiesz co, w sumie ja ich tam wykurzę granatem i ich rozrzucę. O, to będzie to. Bo tutaj tych trzeba tu pozabijać. No to dobra, czekaj, to już pomogę. No oni mi Steam wymordują całe. Aha, już masz tam Tadeusa mocno obitego. No obitego już jest mało powiedziane. Dobra, to jeśli tutaj już ci kładę ogień zaporowy na nich. Nie na tych, na tamtych. O, właśnie tego, co moi męczą. O, tego, co zmęczyli? Tak. Dobra. Dobra, trzeba ich tam wziąć i chyba granatem rozpieszne ich. Spróbuję przynajmniej, może to coś da. Przecież jest to bardzo sadystyczna metoda. O, może się ruszyć? No, mogą się ruszyć. Boże święty, teraz jeszcze przyzwał Solar Strike'a. No brawo. A czy jak ja sobie podejdę moimi? To tak, to ci zregeneruje, zdropnij ci go. A jak ja mam to zrobić? Stanąć po prostu obok. Nie? O, już masz kolejnego. Dobra, także z bugiem sobie poradziliśmy, nieźle. Tak, nie, za jakie tam bugi? Nam no, nic nie jest straszne. To był bug. No być był, nie? O, jest supply. No, supply, tylko to jest też ta wieża, ja bym potrzebował... No bo w sumie użyjmy to. O, wow, sąd dostał. Dobra, odsuń się, bo tam rzuciłem paczkę z T4 to. No nic mi nie zrobi, jak będę tutaj, nie? No, nie powinna, chociaż... No, ja idę już przejmować ten, nie? Dobra. Abyś pomógł temu moim Avitusowi tam... No, ale tu z drugiej strony nas cisną, nie? A, no czyli znowu na dwa fronty nas dzieli. A, niedobrze. O. O, Tarus znowu umarł. Jeden ziomek z oddziału mi tam padł. Dobra, rzucę tam plecak, co się będę ograniczał. Ale dostali combo. Tak? No, bo dostali, już przyjmuję znowu. Dostali. Dobra. Od mojego typu głównego falę tą i jeszcze od moich tych drugich taką falę wstrząsów. No to ładnie, Mhm. Tylko czemu teraz nie mogę się doregenerować, nie mogę doregnąć tutaj ziomka? A, dobra, bo on dopiero nie się... Nie mieliśmy tutaj przejęte, nie? Dobra. Okej, okay, supply gotowy. No, bo ci twoi to są bardzo tak mocni, nuke'owi, nie? Znaczy, jak
podbije jeszcze im trochę poziom, to będą dopiero. No bo w sumie teraz to oni tak cisną na zasadzie, że obijają mocno wszystko, nie? Tak, i się bugujemy na kładce. Jak? No bo... Nie. Jedną część teamu przerzucało. Aha. Dobra. O, coś pięknego. Dobra, ja tam podejdę. Zaraz to. Wrzuci im tutaj paczkę z prezentem. Szkoda, że nie można jakoś szybciej ten wyrzucić tam aktywować. Dobra. Weź rozwal te. Widzę. Dobra. Ja tam podejść nie będę mógł. Okej, leci granat. Poszło. Z głowy. Dotyk anioła. Następna rzecz do spalenia, że tak powiem. Wow. No. Tylko tu już wchodzimy na tą arenę, a idziemy jeszcze ten trzeci, ostatni punkt przejść. Możemy spróbować. A nie doskoczysz tutaj tymi swoimi Marines? Latającymi? Znaczy tam? Mhm. No, znaczy ja tam idę, bo tu jest przejście. Tylko, że ale ja myślę o tym... Aha, o tamtym. No. Ale to nie wiem, czy dam radę sam przejąć tymi Marinesami tego, bo to on na pewno będzie pod osłoną. Dobra, to czekaj, zobaczę, czy moje tam przejdą. O, dobra, tu będzie przejście chyba blisko, bo myślałem, że będzie trzeba zamurzyć naokoło całość. Nie, tu będzie za daleko raczej. No dobra, to możemy bez tego zrobić, nie? Nie no, zrobimy z tym. I tak dopóki ty nie podejdziesz jeszcze na ten, na arenę, to oni się nie pulną, więc ja sam pójdę, to przejmę po prostu i tyle. Aha, a co robimy z tym? No to ty weź pozbierać supplye może tam. Aha, na arenie? No, te przy arenie. O. Okej, nie, czy on się nie ten... Nie zacznie, że tak powiem. Aha, no to może lepiej rzeczywiście jeszcze nie ruszaj tego. O, ale się tutaj dostali. Zauważyłem, że na tych takich pojedynczych to ten mój zespół Avitusa jest genialny po prostu. Jak on tam ich zaczyna sieć, to sieć to jest... Dobra, Avitus tutaj. Niech podejdzie. Ale 5 to jest chyba max, nie? Czego 5? Granatów? 5 supply, które możemy mieć. No chyba tak. Czekaj, sprawdzę. No tak, bo na przykład doszedł jeszcze jeden granat, nie? Ale no, ale mi nie doszedł na medikit nie dostał. Nie dostałem następnego. Dobra, tutaj ich. Dobra, tu już zostawi jedna wieża, to ja tą wieżę zaraz zmęczę. No już tam idę. Jako taką się staram. Dobra, spoko, tutaj pozamiatałem ich. Ładnie, bez problemu poszło. Trafili pod ostrzał 3 ciężkich bolterów i 4 lekkich. Aha. Tak więc. No to już wtedy będę zawracał. No, dobra, to ci tutaj to przejmą. Tu są przyrosty zaopatrzenia 2. Czy były wzięte już? Tylko mi dopiero. Dobra, tutaj jest teraz ta sonda postawiona. Okej. Okay. No. Masz pełne oddziały? Tak. Dobra, to idziemy. Idziemy, kończymy bossa. Znaczy bossa. No boss, nie? W sumie to będzie. Tak, to będzie boss. Dobra, ja mam po 5 granatów, 504. Ja mam 5 supply chestu, supply packów i 5 granatów. To jesteśmy ustawieni. No, myślę, że damy radę. No jakby co, jeszcze mam ostrzał artyleryjski jeden to. No, już w ogóle. Idziemy, idzie, jest nasz bossik. On zaraz chyba tu przyjdzie. Jest tam. To jest on? Nie wiem. Tak. Tak, tak, dobra. Dobra, no to... Tutaj zaraz szyszkę mu wrzucę zaraz i będzie po problemie. Pink. Dobra, tych tutaj podsunę trochę bliżej. Co zrobiłeś? Solar Strike. Aha, to mów, bo to ma, ten Solar Strike ma zasięg lekki, nie? Dobra, o! Zespawnował sobie tam jakiś przydupasów. Tu chyba stara się jakimś gównem mnie obrzucić. O, wow. Trochę źle rzuciłem to C4, ale dobra. Tutaj Tarkus mocno dostaje, widzę. Co? Tarkus widzę mocno dostaje.
Najwyżej się będziemy musieli cofnąć pod... Wątpię, że będziemy musieli. Ty, dobra. Wow, nie, nie właśnie w to. Co? Co mam robić? Jest? Przy moich. Oj, za Vitus, od Avitusa mi jednego chłopaka położył. Gdzie on jest tam? Ty to mów, jakbyś chciał heala, nie? No, właśnie nie zauważyłem. A wrzuć heala, zobaczmy, czy on wyleczy. Nie, nie wyleczył mi. No dziwne, logika chyba, że się nie wyleczył, nie? Ouuu. A tam żeś wskoczył w to akurat, jak ja wrzuciłem granata na ten oddział. Dobra, nie szkodzi, nie? Dobra, tu sobie wrzucę boosta na nich. Ci niech tam jeszcze mocniej ponagrzmiecają w niego. Jest trochę nie fair w sumie, taki wiesz, gangbang, że tak powiem. No ale tam trudno. Ważne, że nie żyje. A tylko jednego chłopa straciliśmy z mojego dyskontu, nie wiem. Gdy myślimy, że upadnie, staje się zwierzyną. Dobra, wyszło. Dobrze mu tak. No okej, co dalej? Nie, zobaczymy, jak nam poszło. Kontynuuj. Furia. No, bardzo ładnie. Na szybkość dostaliśmy tego minusa. O, patrz, mamy. O, jest. To jest zrzut jakiś. Jestem ciekaw, jak odblokować ten drugi. Dodatkowe rozstawienie. Osiągnij taki wynik w dniu kampanii, użyć dodatkowego rozstawienia. Bardzo fajnie. Jestem ciekaw, co to rozstawienie nam dało tutaj. Nie wiem. O. Szybki atak, odblokowane osiągnięcie. 15 G-pointów. Okej, mam czekanie na ciebie. No bo ja oglądam teraz tą, nie? No ja ominąłem tą rozmowę. Aha, dobra. Okej, i rozdajemy nasze punkciory. Dobra, to ja mam tutaj... Czekaj, weźmy sobie... Aha, nie na... broni. Nie będę na twoich rozdatkach, na swoich. 30, a to czekaj. A to idzie, i to idzie i tak wszystko na tym. No, nie. Co? O, radioaktywna lokalizacja. Na Tadeusa odblokowało mi się jakiś mieczor. Liczba zautomatyzowanych kuźni zabezpieczonych na planecie określa liczbę użyć na rozstawienie. Ale okej, weźmy tutaj. Szkolenie po zakresie. Nie, tego nie chcę. Zasięg szarży dla zdolności do zwycięstwa zostaje zwiększony, a koszt energii zmniejszony. Dobra, tam rozdałem. Zyskuję żywotność, zabijając wroga w walce. To logika, że idziemy tu. I dobra. Okej. Okay. Teraz bronię, bo mogłem sobie chyba wymienić. Wiesz co, ja sobie wziąłem ten karabin plazmowy, bo on jest może dwa razy wolniejszy, nie? Ale on ma, tak jak Bolter ma 5-2 obrażeń, tak tam karabin plazmowy ma 54. Także. I celność ma 25% większą, także. Dobra, też to spieniężmy. Ja ogólnie zostawiłem tego Cygnusa, bo wziąłem na Avitusa te działka, nie? Żeby się z nimi rozstawić, jakby co. Dobra, miotacz ognia. Miotacz ognia bierzemy na kogoś? Bo ja miotacza ognia nie mogę używać. Tadeusz może używać, ten twój. No. Tak, no, już patrz jedną rzecz. Nie, to musi iść tak wtedy. Dobra, tu mamy ruch, celność. O, widziałeś ten pancerz, który oglądałem. Aha, sorry. Dobra, spoko. Ale i to każdy dostaje expa, tak? Tak, każdy pali, postać. Okay. Miotacze ognia może nosić mój główny. No, a będziesz ich używał? Ale nie, bo gdyż jest to broń dwuręczna. No to co, sprzedajemy je? No, leci na sal. Dobra, ten. Snajperkę też można. Dobra. O, nie może... I zostaje niezłomna twarz, broń jednoręczna, na 7. No to jest dla twojego, nie? No to poleci dla mojego wtedy, jak wbijemy na nim 7. No i Herold Zagłady potem pójdzie do Tadeusa, nie? No. Dobra, słuchaj, te granaty oślepiające chyba sprzedamy, co? Tak, bo mi nie są one potrzebne, bo wolę mieć zwykłe. Nie można sprzedać? Nie można. Dobra, spoko. Okej. No dobra. To czekaj, co my tu jeszcze mamy do ogarnięcia w sumie? On ma jakąś elektryczną tą broń. No mi się podoba ten blaster. Nie blaster, mówię o mieczu. Który? No, na Tadeusie. A, Tadeus. Bo to jest miecz, który nie mogłem wrzucić na mojego głównego, to jest tylko na niego, nie? No, widzę.
Wow, kozacka. 24 do żywotności, przy trafieniu 12% szans na regenerację, czyli będziesz miał więcej na perki. No. No, ten blaster fajnie, fajnie wygląda. Tak, dobra, to w tym miejscu skończymy nasz odcinek? Tak. Zapraszamy was do subskrybowania naszych kanałów, komentowania naszych filmików. I przede wszystkim mówienia, co sądzicie o naszych materiałach, bo tak, wy tworzycie nasze kanały. Tak. O, oczywiście, zachęcamy też do subskrypcji. Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Hej! Hej!